Przed dworcem Świdnicy widać wzmożony ruch pracowników firmy Skańska. Nic dziwnego, w końcu oficjalne otwarcie ma nastąpić już 15 grudnia. W ten dzień o godzinie 14.10 na Peron ma wjechać szynobus z Wrocławia którym podróżować będą marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek oraz przedstawiciele parlamentu. Po tym nastąpi oficjalne otwarcie obiektu. Zaplanowano także dodatkowe atrakcje, m.in. darmową podróż do Wrocławia i z powrotem koncerty, wystawy i pokazy taneczne. Docelowo w dni powszednie jak i weekendy będą kursować cztery pary pociągów ze Świdnicy przez Jaworzynę Śląską do Wrocławia. Przejazdy będą obsługiwały koleje dolnośląskie, a podróż nie powinna potrwać dłużej niż godzinę. Podróżni będą mogli korzystać z odrestaurowanego dworca już od 15 grudnia. W środku czekać na nich będzie odrestaurowana poczekalnia z wygodnymi ławkami, kasa biletowa, toalety a w przyszłości funkcjonować ma tu również restauracja. Renowacja i modernizacja dworca Świdnica miasto to jeden z etapów budowy centrum przesiadkowego. Prace udało się doprowadzić do końca mimo przeszkód. Prace udało się doprowadzić do końca mimo przeszkód, a największą było bankructwo pierwszego wykonawcy. Inwestycję dokończył architekton. Pozostała część centrum z dworcem autobusowym, przystankami i węzłem komunikacyjnym buduje Skanska. Finał planowany jest na jesień przyszłego roku. Według szacunków z Centrum Przesiadkowego w Świdnicy może korzystać nawet 460 tysięcy osób rocznie. Wartość projektu to ponad 21 milionów złotych, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego sięga prawie 14 milionów złotych.